maluma. Ty by nimi byli, kurwa, ale to masz do szkoły, to maluma. To miał taką psychikę. Dzisiaj nie wiemy, co się stało. To jak to był, kurwa, hit. Przypominamy, że na meczach PKO BP Ekstraklasy panuje całkowity zakaz odpalania środków pirotechnicznych, dlatego również ten komunikat w stronę drużyny gości, kibiców gości, by nie odpalać na Stadionie Śląskim pirotechnik.
przypominam wszystkim tym, którzy są dzisiaj na meczu, że cały czas trwają na pole i idą. Wszystko jest. Gołąbki! Gołąbki! Nie tak tam na
Oczywiście raz jeszcze namawiamy do głośnego kulturalnego dopingu w trakcie trwania spotkania. Wszystkim kibicom, którzy jeszcze nie zakupili wejściówki na przyszłotygodniowy mecz z Wartą Poznań na Stadionie Śląskim, namawiamy serdecznie do tego, by w przyszłym tygodniu również w Kopleczanowi pojawili się, by dopingować niebieski. Oglądam łącznie 37 223 kibiców. Dziękuję bardzo. I oczywiście w takim samym, a może i większym składzie zapraszamy w przyszłym tygodniu na mecz z Wartą Poznań. Thank you.
55. minuta, dlatego gorąco zapraszamy na kolejne spotkanie na Stadionie Śląskim, którym ruch w ramach 21. kolejki PKOBP Ekstraklasy zmierzy się 17 lutego o godzinie 15 z drużyną Warty Poznań. Na to spotkanie w imieniu klubu Ruch Gorzów serdecznie zapraszamy. Przypominam, że bilety zakupować można drogą elektroniczną, ale także w strefie kibiców przy cichej w sklepie RK na Jagiellońskiej, a także na Niebieskiej Wyspie w galerii AKS. Oczywiście liczymy na to, że w takim gronie zobaczymy się 17 lutego o godzinie 15. No i także informacja kierowana w stronę kibiców. Gości, by po zakończeniu spotkania pozostali na sektorze do momentu otwarcia bram. O tym będę informował po zakończeniu spotkania. Bardzo prosimy, by kibice Legii pozostali na sektorach do momentu poinformowania o otwarciu bram. Dziękuję bardzo.